Dzień dobry, kochani, witam was serdecznie w nowym vlogu. Ja właśnie dopijam poranną kawę i się zbieram, idę za chwilę na rolki. Miałam sobie to dzisiaj odpuścić, bo trochę się ostatnio w Trójmieście zmieniła pogoda, trochę się ochłodziło, natomiast stwierdziłam, że nic mi nie zaszkodzi. Jak wiecie, zarzucę bluzę, coś pod spód i jak przejadę się na rolkach, to się zaraz rozgrzeje, także piję kawę, jestem już ubrana. Rolki z tyłu już uszykowane i skarpetki też zawsze zakładam takie, wiecie, grubsze na rolki, żeby nic nie obcierało, a na sobie mam bluzę ze Stronga, tą dłuższą, taką oversize, ale ja mam rozmiar S, więc nie jest aż taka luźna i oczywiście leggingsy z tej najnowszej kolekcji, z kolekcji Perfect Fit, bardzo wygodne, nic nigdzie nie ściska. No i oczywiście mają przepiękny kolor, bardzo wygodne, także idealnie właśnie na rower czy na rolki. Taka stylówka, ja właśnie bardzo lubię jakieś leggingsy, dłuższą koszulkę lub dłuższą bluzę założyć na rolki, żeby było wygodnie, także tak, tak wygląda moja stylówka. Także wszystkie informacje zostawiam wam w opisie pod vlogiem. Więc tak, słuchajcie, zakładam buty, biorę rolki i jeszcze wezmę sobie może nareczkę, żeby tutaj włożyć telefon czy aparat. Oczywiście zaraz wyciągnę mój kask i ja zawsze rolki zakładam już w miejscu docelowym, że tak powiem. Nie dojeżdżam, bo raz, żebym się zmachała tam, gdzie ja lubię jeździć, zanim bym tam dojechała, to już by była trasa. Dwa, że po drodze są takie wyboiste chodniki i po prostu niewygodnie się jeździ, więc my często, czy z siostrą, czy z Kubą, lubimy sobie po prostu gdzieś dojechać samochodem, tam założyć rolki i już jeździć na fajnej trasie, na przykład właśnie przy tej promenadzie, tam na rowerówce przy plaży. Ale już wiecie, nie ma tego dojazdu, tylko na miejscu już przybieracie buty na rolki, także zabieram to ze sobą i właśnie ta nereczka jeszcze tutaj mam w szafie. Gdzieś tu powinna być, o, ona jest naprawdę świetna. Kupiłam ją w Londynie w Uniqlo i bardzo wam polecam. Prosta, ale dosyć pojemna. I jedziemy. Jest w ogóle 9:30, także będzie taki rozruch z rana, ale myślę, że bardzo fajnie. Właśnie miałam nie iść, bo mówię, jest 12 stopni, trochę chłodno, ale widzę, że jest słońce. Wyszłam na balkon, nie ma tragedii, jeśli chodzi o zimno, więc myślę, że jak będę jeździć, to się jeszcze trochę rozgrzeje, może kilka stopni. Temperatura wzrośnie od rana, także biorę tą nereczkę, rolki i kask pakuję do samochodu i jedziemy. Przyjedziecie do Gdańska albo jesteście z Gdańska czy z Trójmiasta, to polecam tutaj taki parking na końcu Piastowskiej. Tam na końcu od razu się wchodzi na rowerówkę i jeździ przy plaży. To jest tak jakby na wprost się idzie już do tej knajpy Piach i Woda, taka knajpa na plaży. Tutaj możecie się zatrzymać, no rano akurat teraz w tygodniu, dzisiaj mamy piątek, jest mniej ludzi, natomiast zwykle jakieś miejsce tutaj i tak da się znaleźć. No i nie ma tutaj żadnego parkometru, więc chyba jest za darmo, także można śmiało zostawić samochód, przebrać się i iść na rower czy na rolki. Albo na spacer. Dojechałam, słuchajcie, do fajnej miejscówki do jazdy na rolkach.
Typowo tutaj są takie rolki narysowane, dlatego że tutaj jest taka trasa w kółko. Już nie pamiętam ile ma, czy 700 metrów, jedno okrążenie, nie wiem, ale robiłam wam ten temat rok temu rolkę na Instagramie, więc jak się da, to podlinkuję i podrzucę wam dzisiaj, w sensie jak pójdzie ten vlog na Instagramie, bo tutaj możecie dojechać samochodem, zostawić tam na parkingu samochód i jeździć sobie w kółko, jeśli zależy wam na spokoju, bo jednak w sezonie tam jeżdżą i rowery, i rolki, i hulajnogi, i wszystko naraz, więc może być ciężko i mało przyjemnie. A tutaj proszę bardzo, cisza, spokój, czasami kilka osób jeździ w sezonie, ale nigdy nie widziałam tutaj tłumów. No jest przyjemnie, bo to jest w lesie, także jeździcie sobie, ptaszki ćwierkają. Tam już plaża i morze i jest takie kółko przez las przechodzące. Można sobie zrobić kilka okrążeń, zmęczyć się i wrócić. I ja tak planuję. Trasa chyba była 30 minut tutaj. 30? Teraz wam powiem. 34, miałam jeszcze mały przystanek, więc zrobię kilka kółeczek na szybko, w sensie, że szybko pojeżdżę i będę wracać i myślę, że wyjdzie trochę ponad godzina, może półtorej, zobaczymy, także śmigam. A jest to Park Północ, o ile się nie mylę. Strasznie się zmachałam. Prawie 15 km, półtorej godziny. Z małą przerwą niewstrzymaną, także myślę, że tak godzina 10, nie, godzina 15 jazdy. No także słuchajcie, trochę się zgrzałam. Półtorej godziny, prawie 15 km. Natomiast myślałam, że zrobię coś krótszego, ale jak już wyszłam, to jak to ja? Chociaż ja to bym dobiła do 15 km, jest 14 z kawałkiem, ale myślę, że i tak fajnie. Widzę, że tutaj jest drugi najszybszy czas na tej trasie. Nie wiem, kiedy był najlepszy. Zmierzam do domu na jakieś śniadanie i nie jadłam przed wyjściem, bo jeszcze nie byłam głodna. Plus nie lubię tak tuż przed jazdą na rowerze czy na rolkach się, wiecie, objeść. Ale że wyszła dłuższa trasa, to już zgłodniałam. Najwyższa pora na śniadanie. I w sumie, wiecie, gdybym wcześniej szła, to może bym się nawet nie malowała, bo troszeczkę się jednak zmachałam. Natomiast make-up chyba przetrwał. W ogóle powiem wam później, czego użyłam, bo są to też nowe produkty. Także ja zdejmuję rolki, zbieram się i jadę na śniadanie. A no i idealnie się wyrobiłam, bo za chwilę ma zacząć padać deszcz. W sumie nie za chwilę, noc 13, ale jednak ma dzisiaj padać już resztę dnia i teraz było tak 13-12 stopni. Wykorzystałam jak najlepiej mogłam ten poranek i teraz zasługuję na pyszne śniadanie i dobrą kawę. Także jadę i odezwę się do was już z domu. Przybrałam sobie właśnie to, co miałam pod spodem, bo miałam, nie wiem czy powiedziałam wam w końcu, ostatecznie założyłam wcześniej pod spód koszulkę, bo jednak by było mi za zimno. Chcę trochę poprawić make-up, w ogóle bardzo lubię tą bluzę i super wygląda, jak widzicie. Po prostu do tych mom jeans. I w ogóle jakoś tak mi się podoba. W każdym razie przychodzę wam powiedzieć trochę o moich nowościach kosmetycznych, bo wczoraj przyszło w ogóle do mnie zamówienie, już wam mówię, zamówienie z Notino i jest to moje prywatne zamówienie, a mianowicie, co ja kupiłam? Pierwsza rzecz to był filtr, który chciałam przetestować. Garnier, ten wersji serum. Bo ten cienki ja już używałam, skończyłam, jest to puste opakowanie, ale zostawiam, bo chciałabym zrobić wam takie porównanie, podsumowanie moich ulubionych kremów z filtrem, bo wiem, że jakby jak zbliża się sezon letni, to więcej osób po te filtry sięga, chociaż ja uważam, że powinniśmy używać cały rok. No to testuję i mam tutaj już kilka, które chciałabym wam pokazać, ale zamówiłam sobie właśnie ten Garnier Serum. Wygląda tak, bardzo fajne opakowanie. I to jest 50+, 30 ml i powiem wam, że bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. Póki co mogę wam
Wam powiedzieć, że moim zdaniem ta wersja jest lepsza. Nie wiem, czym dokładnie się różni. Musiałabym gdzieś poczytać. W każdym razie to ma faktycznie taką bardziej wersję serum, troszeczkę konkretniejszą. I no, jak na pierwsze użycie dzisiaj naprawdę mi się spodobał. Druga rzecz to uzupełnienie, bo akurat na Notino był chyba taniej niż na stronie Skina. Filtr ze Skin 79 to jest mój ulubiony. Jeszcze uwielbiam Holikę Holikę, też sobie zamówiłam, ale to może już później Wam pokażę. I kolejna rzecz to były produkty marki MAC. Ja z MAC-a najczęściej kupowałam ten Fix Plus Prep Plus Prime, czyli taki spray. Może nie tyle do utrwalania makijażu, co do takiego scalenia tego makijażu. Mam wrażenie, że on właśnie usuwa taką zbędną pudrowość i sprawia, że te wszystkie produkty ładnie się łączą, ładnie wyglądają. Dawno go już nie miałam, stwierdziłam, że kupuję, bo czegoś mi brakowało w tym makijażu na koniec. Mówię, muszę chyba wrócić do tego. Kolejna rzecz, jaką sobie kupiłam, to MAC Mineralize Skin Finish. I to jest coś, co oglądałam, nie wiem, latami. Myślę, że można tak powiedzieć. I to jest Soft and Gentle, czyli chyba najpopularniejszy odcień tego właśnie. To jest taki puder mineralny, rozświetlacz. Nie wiem, w jakiej kategorii on dokładnie widnieje, ale jest to kultowy produkt i był już lata temu na YouTubie. Natomiast jakoś nigdy się ostatecznie na niego nie zdecydowałam, no bo po prostu nie były to najtańsze kosmetyki. I jakoś tak ostatnio mówię, dobra, już tyle się nad tym zastanawiałam, że w końcu muszę sobie kupić i kupiłam. To jest właśnie taki rozświetlacz, no piękny, ma odcień taki różowo-złoty. Już rozumiem, czemu był taki kultowy. I ostatnia rzecz to pomadka. Też moja pierwsza pomadka z MAC-a. Przez lata nie mogłam się zdecydować na odcień, jakoś nigdy nie było mi po drodze, żeby sobie wybrać. I ostatecznie teraz do tego zamówienia kupiłam MAC w kolorze Mehr 608 i to jest matte lipstick. I ją już miałam dzisiaj na ustach. Jest przepiękny ten kolor. Jest takich kilka kultowych odcieni z MAC-a i to jest jeden z nich. I chyba trafiłam idealnie. No bardzo mi się on podoba. Także kilka nowości, jak widzicie, u mnie kosmetycznych z MAC-a. No ja jakoś nigdy... Czy ja coś miałam oprócz tego Fix Plusa? Nie wiem, słuchajcie, czy coś miałam. Chyba nie. Ale tak, dwie takie nowości makijażowe, które bardzo długo miałam na liście. W sensie ten Soft and Gentle. Pomadkę miałam, ale nie konkretnie ten kolor. Także w końcu się na jakąś zdecydowałam. Ale jeśli chodzi jeszcze o dzisiejszy makijaż, to wróciłam do minerałów. I to jest coś, co chciałam Wam powiedzieć, bo też ktoś ostatnio gdzieś pytał, czy ja teraz używam podkładu mineralnego. Dosłownie ostatnio do niego wróciłam i ja Wam zawsze polecam Annabelle Minerals, ale wersję kryjącą. Wersja matująca dla mnie prawie w ogóle nie kryje i jest ogólnie średnia, a wersja rozświetlająca ma za dużo drobinek i jak budujecie krycie, to dokładacie te drobinki i efekt u mnie był po prostu jak kula dyskotekowa. Zwłaszcza, że minerały się lubią wyświecać w ciągu dnia, więc dla mnie najlepsza jest wersja właśnie kryjąca. Tutaj mam małe opakowanie. Kolor Natural Firm, to są 4 gramy, natomiast ja wolę te większe opakowanie, to jest dobre na podróż, więc muszę sobie zamówić i to kolor wtedy Natural Light. Bo jak mam samo opalacz, to ten troszeczkę ciemniejszy jest lepszy, więc zwykle mam właśnie odcień Natural Light. Zostawię Wam nazwę, jaki to podkład w opisie pod filmem, bo co jakiś czas dostaję pytania. Ja uwielbiam minerały na sezon wiosna, lato. Oczywiście one się sprawdzają cały rok, ale najbardziej lubię ich używać właśnie wiosną i latem, bo są lekkie, skóra oddycha, nie zapycha Wam się w takie upały i mi się to po prostu sprawdza. Fakt, trzeba w ciągu dnia gdzieś tam tą skórę przypudrować częściej niż przy innych podkładach, no bo to są minerały, szybciej się wyświecają, ale dla mnie efekt jest naprawdę naturalny i bardzo ładny. Właśnie muszę sobie troszeczkę poprawić, bo przez ten kask trochę mi się ten makijaż... Ja mam taki mały pędzel też z Annabelle, może Wam zrobię jakiś make-up, dajcie znać, czy chcecie. To mogę nagrać jakieś takie Get Ready With Me, coś w tym stylu, jakieś lusterko, dosłownie troszkę i na to puder. Miałam nie iść na te rolki, ale ostatecznie zdecydowałam, że idę, jak już zrobiłam makijaż, więc tak to bym nie nakładała rano, tylko zrobiła sobie później. Chyba, że idę gdzieś tam wieczorem na rolki czy po południu i już też mam makijaż, no to gdzieś tam to tak nie przeszkadza. Ale tak, szybkie przypudrowanie. Jakoś teraz się bardzo słońce odbija. Jestem taka jasna, ale... Tak, puder
I teraz na ten puder używam właśnie Fix Plusa. I on utrwala jakby to, co już mam na twarzy, scala te warstwy ze sobą i usuwa taką pudrowość. I to mi się w nim najbardziej podoba. Tutaj coś mi się tuż odbił. Jeśli chodzi o cienie, to używam dalej Claresy, ale znowu zbiłam ten cień. Tym razem po powrocie po prostu mi się wyślizgnął z dłoni i został mi już tylko jeden, ten Rose Gold, ale ten ulubiony Chilled Champagne znowu spadł mi na podłogę i się rozbił. Także będę musiała sobie kupić znowu, także bardzo uważajcie na te cienie. Są mega kruche, bardzo się szybko rozsypują. Tak, biorę Fix Plus. I to się wchłania. I makijaż odświeżony. Także taki szybki przegląd nowości u mnie. Kilka produktów właśnie marki MAC. Ale jakoś tak weszłam na to Notino. Zaczęłam patrzeć na filtr. Potem sobie przypomniałam o tym Fix Plusie. I potem mówię, dobra, sprawdzę ten Soft & Gentle. No i potem pomadka. I po prostu, wiecie, poszło. Także podlinkuję Wam te rzeczy w opisie pod filmem. Rzadko kupuję coś na Notino. Ale jakoś tak to zamówienie, no mi się udało. Filtr będę testować, dam Wam znać, ale jak na pierwsze użycie, pierwsze wrażenie, to naprawdę pozytywnie. Gdzie na przykład mam jeden, dwa filtry, które ostatnio używałam i mam takie mieszane uczucia, szczerze mówiąc. Także póki co to, make-up poprawiony. Jeszcze na chwilę usiądę do komputera, chwilę pomontuję, dopiję herbatę, już drugą, ale się rozgrzewałam po tych rolkach, bo na koniec jednak było dosyć chłodno. Także jeszcze z pół godzinki pomontuję i później wychodzę, bo na 14:30 mam właśnie wizytę, także dopijam herbatę i jeszcze przejrzę może Pinteresta w poszukiwaniu jakichś inspiracji paznokciowych, bo zawsze sobie mówię, że znajdę coś wcześniej, dajcie znać dziewczyny, czy też tak macie, że znajdę coś wcześniej, na pewno gdzieś mi się coś pojawi na Instagramie albo na Pinterestie, co mi się spodoba, wiecie, na kolor czy wzór, i zawsze to jest jakoś pół godziny przed wyjściem, co ja dzisiaj chcę na paznokciach, ale chyba skrócę. Wydaje mi się, że chciałabym trochę krótsze mieć te paznokcie, w sensie fajnie, to są moje paznokcie, nie są przedłużane, ale to już jest dla mnie taka długość maksymalna. Ja już dłuższych u siebie nie lubię, przeszkadzają mi później, ciężej się zakłada czy zdejmuje soczewki i może skrócę więcej niż o odrost, żeby... No, żeby było też troszeczkę coś innego, no zobaczymy. A no, jesteśmy w ogóle w biurze, w innej lokalizacji, że tak powiem, przy toaletce, jednak toaletka została, dlatego że, no, znaczy toaletka była cały czas, tylko ona stała tutaj z tyłu, na ścianie. Zrobiliśmy małe przemeblowanie, czyli komodę przesunęliśmy na razie tutaj, biurko tutaj, a tutaj toaletkę, żebym miała naturalne światło i na razie tak będzie, na razie tak zostanie. Jednak mi trochę tej toaletki brakowało, dobrze, że jej nie sprzedałam, cały czas tutaj stała z tyłu, ale ciężko się malowało, ja się malowałam w salonie, brałam kosmetyki i tam się malowałam, no bo tutaj stała tyłem do okna, więc ciężko by było o naturalne światło. Także toaletka została i mam tutaj swój kącik, muszę też tutaj troszkę posprzątać, w kosmetykach poukładać to, bo mam takie organizery, ale to może wszystko później, bo czas ucieka. Dobrze, kochani, ja już po paznokciach i powiem Wam, że dawno tak fajne nie wyszły. Proste, ale ładne. Zdecydowałam się na pistacjowy kolor, ale ostatnio robiłam go na stopach i stwierdziłam, dobra, będzie taki sam. I na dwóch paznokciach jest French. Ja bardzo rzadko mam Frencha, rzadko też mam takie na prosto paznokcie. Natomiast teraz stwierdziłam, że chciałabym coś innego, krótszego i powiem Wam, że bardzo ładnie to wyszło. Nawet pani, która przyszła obok mnie, pytała się, co to za kolor, że ładnie wygląda. Pokazałam jej, potem jak się zbierałam, to jeszcze raz chciałam, żeby pokazać i chyba zdecyduję się na ten sam kolor. Nie wiem, czy też z Frenchem, ale bardzo jej się kolor spodobał. Wcale się nie dziwię, bo naprawdę wygląda na żywo rewelacyjnie. To jest No Nail Green Me Twice, baza Dark Pro Base 5 chyba. Zostawię Wam szczegóły w opisie pod filmem, ale bardzo jestem zadowolona. Dzień dobry, kochani, witam Was w sobotę. Dzisiaj był taki powolny poranek, kawa w łóżku, maseczka. Zrobiłam też sobie henne brwi, bo już troszeczkę
troszeczkę mi zeszło, a jak wiecie, ostatnio lubię tak właśnie podkreślać swoje brwi henną, żeby nie trzeba było dużo uzupełniać i to mi się naprawdę świetnie sprawdza. Myślę, że latem, kiedy będą upały, to już w ogóle będzie szybki patent na to, aby nakładać mniej makijażu. Prawda, szukam jakichś tam produktów do brwi, ale myślę, że ta henna naprawdę robi robotę. Na dzisiaj większych planów nie ma. Ja mam na sobie tą bluzę z H&M-u Self Care Wellness Club. Dzisiaj pewnie trochę taki dzień będzie, bo chciałam właśnie poświęcić czas na czytanie, na słuchanie też audiobook. Zawsze mam wrażenie, że słucham go tak w biegu. Chciałabym dzisiaj na przykład usiąść sobie tutaj w łóżku z herbatą i nie wiem, posłuchać pół godziny czy godzinę, potem poczytać. Także będzie mniej więcej taka sobota, ale pomyślałam, że pokażę Wam jeszcze, co do mnie ostatnio przyszło, bo przyszły w sumie dwie rzeczy, dwie paczki. Plus jeszcze nie dokończyłam pokazywać Wam moich ostatnich zamówień kosmetycznych, bo pokazałam Wam Notino, a nie pokazałam Wam jeszcze Minty Shop. Także za chwilę Wam wszystko pokażę i może zrobimy też test jednej rzeczy, jednego urządzenia właściwie, ale to już Wam mówię co i jak. Pierwsza rzecz, jaka do mnie przyszła, to wieszaki. Jakiś czas temu mówiłam Wam, że szukam tych konkretnych białych, plastikowych wieszaków WK i ich nie ma. Okazało się, że są wyprzedane i chyba już nie wrócą. I zamówiłam na Allegro, bo już kiedyś domawiałam, zamówiłam sobie przez Allegro i to jest ten poprzednio zamówiony wieszak. To jest oryginalny z IKEA, bo sprawdziłam przed chwilą, gdzieś tutaj było logo, tak, tutaj jest logo, więc te z IKEA są, widzicie, tutaj bardziej proste, te tutaj, ale to różnicy nie robi, bo wielkościowo są właściwie takie same, więc w szafie to właściwie, wiecie, wygląda tak samo. Natomiast teraz te, które zamówiłam, są jeszcze bardziej zbliżone do tych oryginalnych, tylko to mają jakby krótsze, więc no trochę może będzie widać różnicę. To jest ten poprzedni z Allegro, a to są te, co teraz zamówiłam, to jest ikowy, no każde inne, ale podobne. Najważniejsze jest dla mnie to, że one są białe, ten sam właściwie kształt i że są cieniutkie, plastikowe, bo wtedy mieści Wam się więcej w szafie. I właśnie przeliczyliśmy z Kubą, ile tych wieszaków mamy, ile jeszcze by mu się przydało, bo dużo rzeczy było po mojej stronie, a on miał jeszcze dużo miejsca, żeby powiesić sobie koszulki. No i tak stwierdziliśmy, że zamówię 30. Większość pójdzie do tej strony Kuby, ale ja też sobie kilka wezmę, także podlinkuję Wam. Chyba 10 były pakowane. W każdym razie zamówiłam 3 zestawy po 10, więc troszkę tych wieszaków jest, ale no zobaczcie, one są cienkie i wtedy więcej możecie zmieścić w szafie, także jak ktoś szuka tych wieszaków, a nie ma już WK, bo chyba nie będzie, no to zostawiam link na Allegro. Druga rzecz, jaką sobie zamówiłam, też na Allegro, to jest taka maszynka do golenia ubrań. Wiele dziewczyn ją zachwala w internecie, na Instagramie czy na YouTubie i widzę, że często się po prostu pojawia u różnych osób, bo testują i polecają dalej, więc postanowiłam, że ja też przetestuję. Ona ma być, słuchajcie, taka mocniejsza, bo ona jest chyba na kabel, nie wiem dokładnie. No ma mieć większą moc, lepiej golić te swetry, te ubrania. No i ja wzięłam sobie kolor biały, jest też czarny. Chodzi o to też, że wydaje mi się, że swego czasu gdzieś tam popodnosili ceny, bo ona była tak popularna. Ja teraz znalazłam za 99 zł przez Allegro. Mam Smarta, więc nie musiałam płacić za przesyłkę i za tyle uważam, że jest ok. Jakieś tam podnoszenie cen to już myślę, że słabo. Podlinkuję Wam, skąd ja ją mam, natomiast ja bym wyszukiwała po prostu po modelu i patrzcie jeszcze na datę wysyłki, bo trafiałam na takie ogłoszenia, że wiecie, będzie za 30 dni, bo idzie z Chin. Także takich nie brałam pod uwagę. Ale tak, wzięłam sobie ten jaśniejszy kolor, taką białą, bo po prostu uważam, że jest ładniejsza, wygląda naprawdę fajnie. Tutaj widzę, że są jakieś ostrza dodatkowe, szczoteczka, także zapoznam się. Aha, czyli tu nie ma kabla, tylko pewnie się ładuje, aha, USB-C, także super, bo taki kabel myślę każdy w domu ma, przynajmniej my mamy. Więc naładuję ją i sprawdzimy, dlatego że ten mój sweter, bluza właściwie z Reserved, no nie ma super składu, ale już tak się skulkował, że nie mogę na to patrzeć. A takiej zwykłej maszynki nie mam, zawsze pożyczałam od siostry, więc trzeba to dzisiaj przetestować, więc idę naładować tą golarkę do ubrań i mam nadzieję, że
da radę, bo wtedy będę wiedziała już, że nasz sezon, wiecie, jesienny, jak znowu będziemy wyjmować swetry, czy jak cokolwiek będzie trzeba, czasami, wiecie, poduszki takie dekoracyjne też, to będę mogła już używać tego i nie będę pożyczać od siostry, czy szukać, a też jak ona ma być mocniejsza, to myślę, że fajnie się sprawdzi, także dam Wam znać dzisiaj jak pierwsze wrażenia, ale najpierw muszę ją naładować. Jeśli chodzi o Minty Shop, bo złożyłam właśnie też ostatnio zamówienie, to już Wam tutaj pokazuję, oni mają zawsze piękne te torebki. Już tutaj co nieco otworzyłam. I pierwsza rzecz, jaką zamówiłam, to gąbeczki. Ja uwielbiam te z Blended i Blended jest właśnie na stronie Minty Shop. One świetnie się sprawdzają i tutaj był taki zestaw, że macie trzy różne, taki inny kształt niż zwykle, ale trzy różne kolory gąbeczek. One się u mnie zawsze dobrze sprawdzały i uznałam, że czas zamówić jakieś nowe. Ja sobie raz na jakiś czas, wiecie, odświeżam jakąś starą, najbardziej zniszczoną, wyrzucam i te z Blended Wam mogę polecić. Następnie podkład Catrice True Skin. Mimo tego, że teraz trochę wracam do minerałów, to uznałam, że uzupełniam swój zapas. Akurat wtedy w Hebe nie było tego koloru. To jest mój ulubiony podkład w płynie aktualnie. Swego czasu bardzo lubiłam Vibo Forever Better Skin, natomiast uważam, że ten świetnie się sprawdza i naprawdę no dawno żaden podkład tak mnie pozytywnie nie zaskoczył, także jeżeli szukacie jakiegoś podkładu w płynie niemineralnego, to ten polecam, normalnie powinien być w Hebe, ale no wtedy nie było koloru. Kolejny krem z filtrem, ale tak naprawdę najpierw złożyłam zamówienie na Minty Shop, a potem tamte z Notino. Holika Holika 50+, 100 ml, naprawdę takie spore opakowanie, ale ten filtr świetnie się sprawdza. Mam wrażenie, że nawet dwa moje ulubione to jest Skin 79 i Holika Holika, ale wydaje mi się, że ten przez ostatni czas gdzieś tam powędrował na pierwsze miejsce, bo mimo tego, że też jest taki żelowy, szybko się wchłania, to mam wrażenie, że lepiej trochę nawilżał skórę. No i na Minty bardziej się opłacało, bo był chyba 20 zł tańszy niż w Hebe. Także nie warto przepłacać, ja zawsze sprawdzam, jak mi się wydaje, że cena jest za wysoka. W temacie filtrów jeszcze Summer Protect, czyli mgiełka do włosów z filtrami UV. Na lato to u mnie jest must have, żeby włosy nie były jak siano po całym sezonie letnim, kiedy mamy dużo słońca i jednak to też wpływa na nasze włosy. Ja uważam, że warto taki filtr mieć, jeżeli jedziecie gdzieś na wakacje, czy po prostu na sezon letni w Polsce. Używam tego już chyba, teraz będzie trzeci czy czwarty sezon letni, nie wiem, ale naprawdę fajnie się to sprawdza i też bardzo ładnie pachnie. Nie wiem, czy powiedziałam, to jest marka Anwen i z Anwen mam jeszcze ziołową wcierkę rozgrzewającą Grow Me Tender, czyli taka właśnie wcierka do włosów, do skóry głowy. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Widziałam, że jest bardzo polecana i ma dobre opinie, także przetestuję i ocenię. Jeszcze zobaczyłam na stronie Minty do włosów szczotkę w pięknym kolorze. Ja mam ostatnio, słuchajcie, fioła na punkcie tego koloru, dosłownie, ale chciałam sobie kupić już dawno tą szczotkę od Olive Garden. To jest Finger Brush, tutaj macie jeszcze coś takiego do robienia przedziałków, czy coś w tym stylu. I one tam są do różnych włosów, ale ta miała naprawdę dobre opinie. Ale fajnie. Wydaje mi się, że właśnie tak, ona trochę masuje też skórę głowy, ale bardzo fajnie rozczesuje. Bardzo przyjemne uczucie, jakby taka sprężysta jest i dużo lepiej. Mam już też z Olive Garden jedną szczotkę, ale wydaje mi się, tak chyba ona jest z Olive Garden, wydaje mi się, że to będzie lepsze. Ale to było przyjemne. Wow. Dobra, także taka szczotka. Mam nadzieję, że się dobrze sprawdzi. I na koniec jeszcze lakier do paznokci. I to jest ten lakier, który mam na paznokciach teraz. Wypatrzyłam go już dużo wcześniej i tak naprawdę już jak byłam na pedi, to wybrałam ten kolor i pani mi nakładała i mówię, zamówię sobie, bo wiecie, na pedikir nie chodzę tak często, więc jak będę chciała sobie odświeżyć kolor, to mogę sobie zrobić w domu. Mam cały sprzęt do hybrydy. Myślałam o tym, żeby wrócić też do robienia sobie dłoni, ale chyba musiałabym już kupić tą fryzarkę. Wydaje mi się, że długo zajmowało mi spiłowanie tej warstwy koloru i bazy. Także jak macie jakąś fryzarkę, która jest dobra do warunków domowych, ale nie kosztuje też, wiecie, bardzo, bardzo dużo, bo one potrafią być mega drogie, to dajcie znać. Nie musi być najtańsza, bo to też nie o to chodzi, ale żeby była, wiecie, dobra do domu. Żeby miała takie po prostu podstawowe funkcje. Thank you.
regularka do ubrań, naprawdę daje radę. Dopiero zrobiłam jeden, nawet niecały rękawek, a zobaczcie ile już zebrało. Wiem, że to jakby ta bluza będzie dalej tak się robiła, ale no mówi się trudno. Natomiast są inne rzeczy, które też od czasu do czasu trzeba odświeżyć. Wiecie, swetry jesienią czy coś, więc chciałam mieć jakąkolwiek, a jak zobaczyłam, że dziewczyny tak zachwalają właśnie ten model, to stwierdziłam, że kupię, przetestuję. Teraz co prawda sezon letni, to mniej się tego nosi, mniej tych swetrów, ale myślę, że dobrze mieć już pod przyszły sezon jesienny. Chociaż ja bluzy często tutaj latem zakładam wieczorami, jak gdzieś idziemy na spacer, zawsze coś zarzucić. Zresztą wiadomo, jaka u nas w Polsce jest pogoda, czasami latem jest jesień, więc tak. Pierwsze wrażenie naprawdę pozytywne. Trochę ją podładowałam i porobiłam, ale myślę, że teraz ją podłączę, żeby się naładowała do końca i wtedy zrobię resztę, ale tak. Pierwsze wrażenie naprawdę na plus. Dobrze, kochani, przychodzę do Was już wieczorem. W sumie jest tak późno. Jeszcze byliśmy w sklepie i tak dalej. Wróciliśmy, zmyłam makijaż i nałożyłam sobie maseczkę z Nakomi. To jest ten nawilżający koktajl do twarzy 3 w 1. Teraz już nie nakładam nie wiadomo ile pielęgnacji. Po prostu nałożę krem, tak, ten nawilżający, Health Labs, i krem pod oczy. Bo już nawilżenia sporo skóra dostała. Te kremy też bardzo dobrze nawilżają i nie trzeba ich bardzo dużo nakładać, także to też jest fajne. I tak, słuchajcie, właśnie rozmawiałam z Kubą, tak wiecie, ogólnie czasami mówię mu o jakichś moich planach YouTube'owych. Teraz akurat mówiłam, że tak dobrze mi się nagrywa, od kiedy w marcu w sumie postanowiłam nagrywać 3 razy w tygodniu. No i był marzec, kwiecień, maj. I naprawdę dobrze mi się nagrywa. Fakt, że były te wyjazdy, natomiast no powiem Wam, że jakoś wpadłam w ten taki wir nagrywania, montowanie i no po prostu bardzo dobrze mi się funkcjonuje w takim trybie, że tak powiem. No i właśnie tak mówiłam, że jeszcze może w czerwcu bym zrobiła te 3 razy w tygodniu, a w lipcu, no wiecie, dużo osób jeździ na wakacje. Trochę mam wrażenie, że w wakacje spadają wyświetlenia, więc myślałam, że może wtedy w wakacje zrobię 2 razy w tygodniu i na przykład we wrześniu wrócić do 3 razy w tygodniu. A Kuba mówi, tak, to może zrób w czerwcu 4 razy w tygodniu. No i tak mówię, w sumie czemu nie? Jeśli miałabym w lipcu robić 2 razy w tygodniu, czyli mniej, to mogę w czerwcu Wam się zrekompensować i zrobić częściej niż teraz. Także co Wy na to, żeby były filmy w czerwcu 4 razy w tygodniu, a nie 3 razy w tygodniu. Nie wiem jeszcze, w jakie dni miałyby się pojawiać. Czy zostawić wtorek, czwartek, sobota i po prostu dorzucić w jeden dzień, na przykład w poniedziałek, na początek tygodnia, dodatkowy właśnie ten jeden vlog, żeby były 4, czy może w jakiś inny dzień. Wydaje mi się, że w weekendy zazwyczaj każdy się zajmuje czymś innym i ta sobota rano jeszcze tak, ale czy w niedzielę ktoś ogląda YouTube'a? No ja oglądam, ale nie wiem. Także dajcie znać, jak Wy się na to zapatrujecie, czy chcecie 4 razy w tygodniu filmy na kanale, czy nie. No ja Wam powiem, że nie jest to głupi pomysł. Jeszcze nie wiem, jak to będzie z tym lipcem, natomiast na razie skupmy się na czerwcu. Na pewno byłoby to intensywne i przypominałoby prawie vlogmasy, ale jednak to nie jest vlogmas. Także no nie wiem, muszę się zastanowić. Także dajcie znać, co Wy na to, czy chcecie 4 razy w tygodniu. Jak tak, to w jaki dzień dorzucić film, bo tak to bym zostawiła wtorki, czwartki, soboty, bo już chyba wiecie, że w te dni się filmy u mnie pojawiają, więc nie chcę tego zmieniać i mogłabym dorzucić właśnie na przykład w poniedziałek na początek tygodnia dodatkowo film. I wtedy by były 4 razy w tygodniu. Jest to jakiś pomysł. Jak Kuba zarzuci pomysłem, to no nie wiem, jakoś tak od razu mi się spodobało. Mówię mu, dzięki za pomysł. Czemu ja o tym nie pomyślałam? Więc jeśli w czerwcu będą filmy 4 razy w tygodniu, to możecie dziękować Kubie za pomysł, że pielęgnacja nałożona, raczej już nic więcej nie będę dokładać. Dlatego, że właśnie no, była ta maseczka, krem nawilżający, krem pod oczy teraz i to tyle. Przypominam, że wszystkie informacje co do zniżki do StrongPoint macie w opisie pod filmem. I co? My widzimy się już w czerwcu. Zobaczymy, jak często będą pojawiały się filmy. Dajcie mi znać, co w ogóle byście chcieli zobaczyć, jeśli chodzi o filmy, czy coś w Trójmieście, czy myślę, że zrobilibyśmy na pewno jakieś Get Ready With Me, bo już dawno nie było, a właśnie ostatnio ten makijaż, mam dużo nowości,
te minerały na pewno jeszcze domówię, bo no, potrzebuję ten trochę ciemniejszy kolor, więc mogłabym zrobić taką wersję moją już bardziej letnią makijażu i Wam nagrać. Może to połączyć z jakąś pogadanką, no nie wiem. Także piszcie, ja się zastanowię, może mnie jakoś przekonacie. Widzimy się oczywiście w kolejnym vlogu. Tak jak mówię, zobaczymy jeszcze, jak często będziemy się w czerwcu widywać na kanale, ale na pewno wtorki, czwartki, soboty zostają. 7 rano, bardzo mi się podoba ten system, Wam też, także bardzo się cieszę. A tymczasem zmykam. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Dajcie kciuka w górę, jeśli ten film Wam się podobał, żeby zmotywować mnie chyba na te 4 razy w tygodniu w czerwcu. Zostawiajcie kciuki w górę. Subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco i wciśnijcie dzwoneczek. Będzie mi bardzo, bardzo miło. Także do zobaczenia. Buziaki. Pa!